odżywiam się zdrowo. I jadam dietetycznie. Piję wodę mineralną, niegazowaną z najlepszego źródła. Także ćwiczę. Rano uprawiam jogging. Potem chłodny prysznic, staranna pielęgnacja ciała. Jadąc do pracy, słucham muzyki relaksacyjnej, żeby się odprężyć przed nadchodzącym dniem. I nie pomaga. Po pracy jeszcze godzina pływania na basenie, tak żeby się zmęczyć, nie myśleć. No męczę się i myślę. A te pigułki, co miałem brać, to przestały działać po miesiącu. No to cieszę się tym, co mam, według zaleceń. Dużo rzeczy mam do cieszenia się. Syna. Dom piękny, salon, kominek i żonę mam, która choć w domu jest rzadkim gościem, to jednak czasem usiądzie koło mnie na pięknej kanapie, bo piękną kanapę też mam. No i apatię mam. Wciąż. Przeogromną. Apatię. Apatię do własnego życia. Moja była żona definiowała to słowo tak. Apatia to jest stosunek do stosunku po stosunku ze mną. Panie Janie, pan cierpi na kryzys wieku średniego. No to jest uleczalne. Niech pan do mnie nie mówi jak lekarz, bo ja sam nim jestem. Co prawda tylko internistą, ale za to mój brat, który też miał problemy, został psychiatrą. No. Teraz jak leczy innych, to leczy też siebie, mówi, że to taka terapia. No, terapia też. Wie pan, pan musi przestać bać się samego siebie. Najlepiej zacząć od właściwego oddechu. No, niech pan sobie wyobrazi. Jest poranek, świeci słońce. Pan się budzi i co pan najpierw robi? Zaczyna pan właściwie oddychać. Otwiera pan okno, czuje pan zapach letniej trawy, wdycha. Ja jestem pan alergikiem. Nie szkodzi. Dotlenia umysł. Bierze pan głęboki wdech. No, niech pan, paluszki, niech pan ćwiczy ze mną. No, no. Właśnie, tak. No i z dotlenionym mózgiem pan idzie do łazienki, myje pan zęby. Z uśmiechem pan myje zęby. Tak, z uśmiechem powiedziałem. Potem kuchnia, śniadanko i myk do ulubionej pracy. Lubi pan swoją pracę? Nie. Nie szkodzi. Niech pan sobie tylko wyobrazi. Słońce świeci. Świat jest piękny. Pan idzie do swojej ukochanej pracy. Nienawidzę swojej pracy. Nie szkodzi. Idzie pan do swojej znienawidzonej pracy? Ale z uśmiechem na ustach. Co najważniejsze, pan sobie mówi, jestem szczęśliwy, bo to jest moje życie i nic ani nikt mi go nie zepsuje, bo świat jest piękny. No. O, mam jeszcze 10 minut. Deserek jeszcze można? Proszę bardzo. No. Poproszę jeszcze deser dla tego pana. Ale wielka filozofia. Mówiłaś przedtem, co? Po co się ruszać?
No nie ruszaj się, skup się. Bardzo dobrze, ale przecież nie będę cię pchała, tylko ty pedału. Mów, kiedy dobrze jadę. Jedziesz dobrze, ale naciśnij nogą na pedał. Mówiłaś przecież z lewej strony, żebym naciskała teraz z prawej. To się zdecydujcie, z prawej strony czy nie. No i widzisz, jak bardzo dobrze jedziesz. Bardzo mówił, dobrze. Mówił, że ja nie umiem jeździć. A ty całe życie umiałem jeździć. Nie, co robię, tylko jadę do przodu, tak? Nie, lewa, lewa, prawa. Fantastycznie, fantastycznie. Tak to sobie właśnie wyobrażam. Piękny, słoneczny dzień. Kraków. Liście leżą na trawie, słońce przebija się przez chmury. Tutaj dymy, pańscy koledzy szarpią druty. A pan na środku. Panie Kazimierzu i w... Zbigniewie. Przepraszam. Ja naprawdę... uwielbiam i ogromnym sentymentem darzę Kraków. Błonia wypełnione do ostatniego miejsca, jak na mszy papieskiej. Miasto królewskie Kraków. Nigdy sobie tego nie wyobrażałem. Nawet w marzeniach moich, pani Moniko. Wejście jest najważniejsze. Wejście, wejście i jeszcze raz wejście. Muzyka, światła, dymy. Ludzie tego potrzebują, oni to kupią. Tak, wspaniały pomysł, wspaniały. Ja bardzo przepraszam, pani Moniko, za to moje rozemocjonowanie w tym momencie, ale sama pani rozumie. To wynika z faktu, że rzecz się dzieje w Krakowie, a ja uwielbiam to miasto. Och, w takim razie tym bardziej się cieszę, że udało mi się namówić pana Zbigniewa, by poprowadził koncert. I jestem przekonana, że jubileusz działalności charytatywnej pańskiej firmy będzie naprawdę wspaniały. Moja firma to stabilna marka, panie Zbyszku. Zbigniewie. No, eksport, import. Wie pan, taniej kupić, drożej sprzedać. Tak, wie pan, mnie nie interesuje pańska firma. Ja właściwie mam w kontrakcie napisane, przecież to koncert charytatywny, a poza tym, że no, poprowadzi go pani Monika. Pani Moniko, ja przeżyłem w Krakowie swoją pierwszą miłość. Przepraszam. Jak ona miała na imię? 700 zł wtedy wydałem. Kawiarnia, kwiaty, pierścionek kupiłem. A, dorożka to nas po całym rynku cały dzień woziła. To pan się musiał porządnie zakochać. Dorożka, kwiaty, pierścionek, 700 zł. A jak miała na imię? O, właśnie, cholera. Ale co to była za kobieta? Ty zobacz, bratowa sobie gwiazdy ściąga. No, może sobie jeszcze Rolling Stonesów zaprosić. A żeby szwagra do stołu zaprosić, o to już nie, nie. Szwagra do stołu. Ale... Janek... Zapomniałem rano kluczy. Pozwól, że ci przedstawię. Dlaczego ty nie odbierasz telefonu? Ponad godzinę siedziałem w lesie, nie wiedziałem, że już jesteś. Właśnie, to jest... Wiem, kto to jest. Teraz chciałbym coś zjeść. Obiad będzie wieczorem. Ja bym mu nie gotował. Łopata to szołem.
Shower to jest prysznic. Tak. Mój kuzyn w tym robi i często tak mówi. Tak, tu nie masz. Shower. Shower. A jak będzie betoniarka? Nie wiem. A jak ci majster w Londynie każe zamieszać cement w betoniarce, to jak zrozumiesz? A majster jak jest? Jaki majster? No. Formel. Formel. Języki znam. Od dziecka miałem talent. A aktualnie na bieżąco znam 4, 3, 2 języki obce. Taki dom. To w Anglii też będę miał. I będą mi murzyni śmieci wyrzucać. I ja też taki dom będę miał. Bo mój kuzyn mieszka w Korku i ściąga mnie do siebie na wiosnę. O. Gdzie mieszka? W Korku. W Irlandii. O Jezus. Maciek, get up! Cholera! Janek! Janek, umywalka się zapchała. Trzeba zadzwonić po hydraulika. Janek, słyszysz? Numer masz w notesie. Sama też mogłabyś coś zrobić, nie? A w ogóle to na którą ty idziesz dzisiaj do pracy? Mogłabyś wreszcie zapamiętać. We wtorki i w czwartki dyżur mam po południu. Aha. Dobra. Odbierzesz Maćka ze szkoły? A zresztą samego dzisiaj odbiorę. Dzień dobry, Monika Zawada. Potrzebuję pilnie hydraulika, umywalka mi się zapchała. No ale jak to wyjechali do Anglii? Wszyscy? Proszę pana, skoro prowadzi pan firmę, to chyba ma pan jakichś pracowników. Tak, umywalka. Jan Zawada. Tak, ja będę zapisywał, momencik. Tak, słucham. 11. Zawada. Jan, tak. Tak jest. Przyślę fałowca. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Jest robota. Umywalkę trzeba przedmuchać. Petrykozy 11, Zawada Jan. Napisz. Nie mam długopisu. To zapamiętaj, bo znowu coś pokręcisz. Co mam pokręcić? Petrykozy. No. 11. No. Zawada. Jan. Wiesz co? Przychodzi pani do szkoły i mówi: dzieci, ja będę wam zadawała, podawała literki, a wy będziecie mówili, wiesz, wyraz na te literki. No to doszło do literki H, ja już się zgłaszam. Pani mówi: nie, Jezu, na literkę H ty nic nie będziesz mówił. Krysia powie, no to Krysia, chusteczka. Brawo, Krysiu, pani. No ale doszło do literki K, nie? No i wiesz, znowu się zgłasza. Pani mówi: nie, na literkę K, Jasiu, ty nic nie będziesz mówił. No to Krzysiu powie, no Krzysiu, krówka. Nie, bardzo ładnie, Krzysiu, bardzo ładnie. Ale doszło do literki Y, nie? I nikt się nie zgłasza.
No a Jasiu się zgłasza. No pani co myśli? A na literkę jej to niech sobie Jasiu powie. A Jasiu... Petrykozy. 11. Zawada. Jan. Ja nie mogę piwa, bo mi wyrzody odwalają, wiesz. Gdzie? Czego krzyczy było? Otwarte to weszło. Ale... co pan chce? Przyszłem, żeby... coś przedmuchać. Ach, Janusz! Janusz. Henryk. Janusz! Wzywa. Pilne? Nie mam pojęcia. Cały zarząd siedzi w gabinecie. Gratuluję kontraktu z panem Słupczyńskim. Był tak w niebo wzięty umową, którą zawarliście, że zadzwonił do dyrektora z Niemiec. W nocy, na prywatny numer. Aby panią pochwalić. To bardzo miłe. Dziękuję. Szanuję dobrych i oddanych firmie pracowników. Dlatego postanowiłem zaproponować pani stanowisko mojego zastępcy. To spora odpowiedzialność. I spory awans. O, przepraszam. Należy się pani. Gratuluję. Dziękuję.
Maciek, chodź się przebrać. Monika, jeżeli teraz mnie oglądasz, to znaczy, że znalazłaś tę kasetę. A skoro ją znalazłaś, to znaczy, że będę mógł wreszcie powiedzieć ci wszystko to, czego nie udało mi się powiedzieć na żywo. Przez te twoje ciągłe zagonienie, przez ten brak czasu, pozostała mi tylko taka forma przekazu. Nie będę długo tłumaczył się. Wiesz, że tego nie lubię. Powiem krótko. Mam już wszystkiego dość. Mam dość tej ciągłej gonitwy, tego mijania się w drzwiach. Mam dość tej niekończącej się twojej kariery, tego wyścigu szczurów. Mam dość pacjentów, którzy chorują, bo sami o siebie nie dbają. Dość ludzi, cywilizacji. Nawet swojego brata mam dość, który wszystkiego mi zazdrości. Postanowiłem więc, że od dzisiaj zamieszkam na drzewie. Wybrałem drzewo niedaleko polany, koło tej opuszczonej leśniczówki, gdzie kiedyś poznaliśmy się. Już od kilku tygodni bez niczyjej wiedzy budowałem tam taki rodzaj platformy. I od teraz to tam będzie mój dom. Z dala od was wszystkich. Jesteś. No nie! No tak być nie może! Ty wiesz, kto nas dzisiaj odwiedził? Hydraulik! Przyszedł w momencie, chodź, kiedy Anna była w łazience, na golasza. A ty wiesz, do kogo miał przyjść? A ty wiesz, kto do niego zadzwonił? Maciek, ja wychodzę! Nie ruszaj się z domu! Nie ruszaj się z domu! Ty wiesz, kto do niego zadzwonił? Janek! Ja dzwoniłam, wsiadaj! Niby gdzie? Do samochodu, cholera jasna, niby gdzie? No pięknie. No ale o co tu chodzi? Nie wiem. Porozmawiaj z nim. W końcu to twój brat. Ale świrus! A co on robi na tym drzewie? To ty jesteś psychiatrą. Zapytaj go. Ładny widok! No i pogodę mamy ładną. Janek, ale w nocy zapowiadali deszcz, burzę. Tak mówisz swoim pacjentom? Z reguły mówię, że życie jest piękne. No, trzeba tylko dobrać odpowiednie środki psychotropowe. No to nic dziwnego, że ci prywatny gabinet zysków nie przynosi. Janek! Po co tam wszedłeś?
Złaź, draniu jeden! Nie chcę cię widzieć! Co? Odbiło ci? Siedzisz tylko za tym płotem. Szpiclu jeden i zazdrościsz! Zazdroszczę! Ja ci, kurwa, zazdroszczę! Czego ja ci zazdroszczę? Ja sobie z Anią w ogrodzie siedzę, przyrodę podglądam! Przyrodę? A do gminy kto mnie podpierdolił, że komórkę na lewo stawiam, co? Czy cię pogięło już, człowieku? Dobrze, że tam siedzisz na tym drzewie. Tam jest twoje miejsce. Dobra, starczy, złaś. Tak jest ciebie psychiatra, skoro dupy trąba, brat żaden. No co? Co? Mnie też na górę weź nie pozwolisz? No rzucaj, rzucaj. Nie, ludzie. Cholera. To diabła z wami. Janek, co się stało? Ty mi powiedz. Coś ty z tym drzewem wymyślił? Tak zamierzasz mieszkać? Zamierzam. Janek, fatalny sobie moment wybrałeś na ucieczkę od cywilizacji. Dostałam awans w pracy. Więcej obowiązków, mniej czasu. Do tego dom, dziecko, koty, psy i mąż na drzewie. Jak ja sobie mam z tym wszystkim poradzić? Ja się z drzewa nie ruszę. Mami. Jest, honey. Tata nie wrócił. Wiem, synaczku. Nie martw się. Chodź, trzeba iść spać. My to wstajesz wcześniej do szkoły. Proszę.
nie zmokłeś podczas ulewy? Mam parasol. Zawsze byłeś dziwny. Od samego początku. Ja to powinnam była wiedzieć. Pamiętasz nasz ślub? Pamiętam. Pamiętam, że był zbiorowy. A owszem, był. Chyba z 10 par. Ksiądz podchodził po kolei do każdej, wymieniał po imieniu, nazwisku, no i kiedy w końcu do nas podszedł... To się pomylił. No. Niezupełnie. Gdzieś mu się zapodziało twoje imię. Więc żeby jakoś ratować tę sytuację, to przykrył mikrofon ręką i szepcze ci do ucha. Jak pan ma na imię? Byłem zestresowany. Tak. Byłeś tak zestresowany, że gdy ci przystawił znowu mikrofon do ust, to powtórzyłeś za nim na cały głos. Jak pan ma na imię? Ksiądz się spocił, znowu mikrofon ręką przykrywa i ci szepcze na ucho. Jak pan ma na imię? Pan ma na imię Jezus. Tak powiedziałem. Na cały głos. Śmiech był taki, że zagłuszyli organistę. A twoja mama to mało nie dostała wylewu z emocji. Na twarzy to była bielsza niż ściany kościoła. A dziadek wyjął flaszkę i chlapnął. Na oczach swojej siostry zakonnicy. Janek, brakuje mi ciebie. Brakuje mi twojej obecności. Twoich zabaw z psami na podwórku. Wygrzanej kołdry, kiedy wieczorem kładę się do łóżka. Nie spałaś ze mną od kilku lat. No ale przecież wiesz, o co mi chodzi. Co to ty chyba nie wiesz? Kiedy ostatni raz się kochaliśmy? Przy tym nawet mnie nie dotykasz w łóżku. Gdybym nie zrobił awantury, to już dawno myśmy spali w osobnych pokojach, tak jak twoi rodzice. Myślałam, że to ty nie chcesz. Nie. To w ogóle nie myślałem. Zawsze zajęta, spięta. W brudnej piżamie. Za to rano, prysznic, perfumy, ciuszki. W firmie trzeba wyglądać, nie? Ty też spałeś w brudnej piżamie. Bo nie miał mi kto wytrać. Zresztą też mi przestało zależeć. Cały dom na mojej głowie. Wróć, proszę cię, jeszcze wszystko można naprawić. Ty myślisz, że ja tak po prostu... Uciekłem na drzewo. To przygotowywałem od paru miesięcy. Teraz mam to wszystko rzucić tylko dlatego, że to powiesz. Wszystko można naprawić. Ty mi to najpierw udowodnij. Bo moja cierpliwość się skończyła. Ja z drzewa nie zejdę. Witam. Mam konwulsja brzucha. Ból. Tu ból, tak? Da coś panna wydemania. Wzdęcie. Wzdęcie. Nie potrzeba mi zdziesia. Wydemania brzucha mam. Płynna kupa. No tak, ale ja jestem psychiatrą, nie internistą. A internista mieszka obok. Tylko uciekł na drzewo. Ale ja mam wydymanie po lekami przeciw depresji. Aha. Rozumiem, że leczy się pan przeciwdepresyjnie, tak? Tak. A z jakiego powodu? Czuję się czarny. No tak, ale...
No przecież pan jest czarny. No właśnie. I to dlatego, jak idę do domu, do kamienicy, są takie oblewają mi wodą. Panie... Muzali. Chcę panu powiedzieć, że to nie jest problem psychiatryczny. W każdym razie nie pański jest to problem. Kogo? Jeżeli ktoś oblewa pana wodą w miejscu pana zamieszkania, to po prostu jest stuknięty, a nie dlatego, że pan jest czarny. Rozumiemy się? Panie... Muzali. Panie Muzali. Tak. Podam panu adres i numer telefonu kolegi. On jest policjantem. Zajmie się panem. Zgłosi mu pan sprawę. Proszę bardzo. I proszę się nie denerwować. Dobrze? I gwarantuję, że nikt więcej już wodą pana nie obleje. Wizyta kosztuje 80 zł. Ile? 80 zł i proszę nie dziękować. I wszystko będzie dobrze. Gwarantuję, że wszystko... Mam tylko tą stówkę. Nie szkodzi. Dziękuję. Nie szkodzi. I wszystko. Ale dałem... Tak, dałem wszystko stówkę. Będzie dobrze. Zobacz pan. Stówkę dałem. Wszystko. Dzięki. Dziękuję. Siedem, dwa, trzy, jeden, trzy, osiem, cztery. Dzień dobry, czy mogłabym porozmawiać z komendantem Wawrzewskie, proszę? Znowu lają! Skoro Janek nie chce zejść z drzewa, to na razie na nim pomieszka. Aha, to tak postanowiliście. Ja postanowiłam, że może mieszkać na drzewie. Ale tutaj, obok własnego domu. I bardzo dobrze. Ale zaraz, ale jak koło własnego domu? Wybudujemy mu domek na drzewie tuż przy naszym domu. Zaraz, to znaczy... Kto mu wybuduje? Ja i ty. Ja i ty. Gdzie? Niby ja mu mam wybudować domek na drzewie? Dla brata? Drzew pod domem jest dużo, któreś wybierzemy. Nie no, was oboje powinno się leczyć. Ja jestem psychiatrą. Szanowanym. Lekarzem, rozumiesz? I nie będę budował mu domku na drzewie. Nie będę budował dla wielkiego nielota. Aha, więc mi nie pomożesz. Nie. Bardzo przepraszam, co tu się dzieje? Co to za krzyki? Rozmawiamy. Janusz, o co tu chodzi? Aniu. To jest rozmowa między mną a twoim mężem. Aniu. Skarbie, powiem ci w skrócie. Chodzi o dom na drzewie. Kolejny. To jeden braciszkowi za mało, tak? Rozumiem, chce budować osiedle. Aniu, no skarbie. No, proszę cię, no nie w ten sposób, tak, no. A w jaki? A czego oni jeszcze chcą od ciebie? Nie dość, że cała wieś śmieje się z nas, bo to samo nazwisko? Zawsze chciałaś być sławna. Ty flądro! Aniu, no proszę cię, wyjdź, zostaw nas samych, błagam! Co? Ja? Ja wyjść ze swojego pokoju? Wylocha! Skoro prosisz. A ty, jak jej pomożesz, o co w tym wszystkim nie chodziłoby? Nie masz mi się co pokazywać na oczy! Ty, dupo wołowa!
Przyszedłeś pomóc? Nie. Przyszedłem Anusi zrobić na złość. To się dobrze składa, bo żadne z tych drzew się nie nadaje. Trzeba zbudować całą wieżyczkę. Czyś ty zwariowała? Piłą do metalu? Madzia. Madzia, no to ty zabrałaś. No gdzie ja to podłączę, no? Piotruś, do akumulatora. Na 12 voltów, Madzia? Do akumulatora. Dawaj, Jasiu. Może być? Ciągnij, Jasiu. No. I odkręca się, Jasiu, w lewo. Wiesz, Jasiu, ja ci trochę zazdroszczę tego drzewa. Sam chciałbym się ukryć w tych gałęziach i uciec od tych wszystkich problemów i przymusowych wyjazdów. Źle wam się w tej Irlandii nie powodziło. Kupiłeś ładny samochód. Jasiu. Jasiu, ty byś nie chciał wiedzieć, jak ja zdobyłem pieniądze na to auto. Co, zabiłeś kogoś? Kogoś? Gorzej. Przez 2 lata zbierałem śmieci, sprzątałem gówna, pakowałem masło, kładałem mleko na półkach, sortowałem krewetki. Doktor historii, zwolennik Piłsudskiego, sortował krewetki. Dla kasy, Jasiu. Ludzie tam robią wszystko. I zawsze z tym samym wymuszonym uśmiechem na gębie. Na pytanie, how are you? Odpowiadasz, I'm fine, thank you. A w tym momencie ścierasz gówno z podłogi. Uwierz mi, Jasiu, nigdy nie byłeś w takiej sytuacji. Co, już wypiłeś? Masz spust, Jasiu? Dobra, rzuć mi tą pustą flachę. Dawaj. Okej. Okay. Ostrożnie z piciem, Piotruś. Madzia, tylko 2 buteleczki, jedna dla Jasia. Mówię ci ostrożnie. Inne gronka, tu ma to. Bananowe dziecko. Kiedy on wymyślił to drzewo? Nie wiem, wlazł na nie tydzień temu. A nie rozmawialiście? Przez wszystko macie. Dom, samochody, pracę. Janek twierdzi, że tu właśnie o to chodzi, że my wszystko mamy, oprócz czasu dla siebie. To znaczy, bardziej ja nie mam czasu dla niego. A masz? No, może trochę mało. Zmienił się ustrój, to zmieniły się i stosunki międzyludzkie. Kiedyś ludzie byli bardziej otwarci. Mieli mniej, mniej mieli. To cieszyły ich rzeczy małe. Teraz wszyscy gonią za pieniądze. Nie zauważają oni. Widzimy się, siostrzyczko. Zapominamy, że i tak wszyscy kiedyś zdechniemy, a trumna nie ma kieszeni. Ten cały zgiełk, ta szarpanina nie ma żadnego sensu. Żadnego. Wiesz co? Mówi, że ksiądz na kazaniu, a nie moja siostra. No może. A pamiętasz, jak byłaś mała? Pamiętasz? Jak wprowadzałam cię na zbiórki harcerskie. Tak. Dzieci ubrane jak kretyni pod przewodnictwem kretynów ubranych jak dzieci.
A kiedyś ci się to podobało? Kiedyś, Magda. Bo byłyśmy dziećmi, a dzieci inaczej postrzegają świat. Prościej, rozumiesz? Prościej. Może twojemu Jaśkowi właśnie o to chodzi? Piotruś, błagam cię, uważaj, nie pij więcej! Nie pij! Nie pamiętasz, co robisz po pijaku? Nie. A co robi? Sika w spodnie jak mały chłopiec. Sikasz w spodnie jak mały chłopiec. A potem tłumaczy to stresem. A pralnia kosztuje, Piotruś, pralnia kosztuje. Ciągnij, Jasiu, ciągnij! Madzia, według statystyk 6 na 10 Polaków żyje dzisiaj w stresie. O co ci chodzi? A reszta? W Londynie, Jasiu. Bardzo śmieszne. Bardzo, bardzo. A wiecie, że mam takiego dziwnego kolegę. Nie skończył żadnej szkoły na własne życzenie. Mówi, że szkoły niszczą osobowość młodego człowieka. Olo, ta? Oluś. Małpki, gorylki, ptaszki, tego, olo. Motylki i żabki. Znalazł sobie pracę w takiej instytucji, która zajmuje się ochroną praw zwierząt. Zrezygnował z kariery. Poświęcił się istotom, które, jak mówi, kocha bardziej niż ludzi. Małpki, gorylki, motylki i żabki. I co z tego, Jasiu? Jak nawet się napić z nim nie można. Bo przecież abstynentem jest ten twój olo. Więcej nie pij. Madzia, trzecie piwko. Absolutnie jestem trzeźwy. On sobie stworzył świat takich prostych wartości. Kocha swoją pracę, chociaż zarabia marne grosze. A potem wraca do swojego malutkiego mieszkanka. Czyta, włącza telewizor, uwielbia oglądać seriale i teleturnieje, i programy rozrywkowe, Piotruś. Jest zadowolony z życia. I zawsze się uśmiecha. Uśmiechnij się, Piotruś. Kocham cię. A jeżeli ja nie chcę spędzać życia przy serialach? Kaja, kurwa. A ty więcej nie pij. Madzia. Klanowa plebania. Czy samo życie? Samo życie w krainie wiochy, gdzie psy dupami szczekają. Piotruś! Jeżeli ja nie zamierzam uczestniczyć w masowym, medialnym praniu mózgu przy idiotycznych teleturniejach, to co? A jak mi się nie chce oglądać tych rozbawionych, sztucznych, półnagich kobiet, tych zakochanych w sobie prezenterów, tej głupiej publiczności telewizyjnej, śmiejącej się nieszczerze i klaszczącej na znak reżysera. Boże, jakiej głupiej! Jasiu! Jasiu, jak ja mam dość tych wszystkich afer prasowych! Dość, Jasiu! Uważaj, bo ci śmieję. Magda, mam dobre 180 na 140! Ostatnio byłaś ze mną u lekarza! Mierzyli mi to ciśnienie, Madziu! Jasiu, jak ja mam dość tych kurwa polityków! Bezczelnych, chamskich! Rozumiesz, że wydaje się, że z badań psychiatrycznych pouciekali, skurwiele! Rozumiesz, jak Jasiu, ja mam tego wszystkiego dość! Co jest etyczne, a co nie! Co właściwe, a co nie! Co dobre, a co nie! Jak ja mam tego wszystkiego dość, Jasiu, to co ja mam zrobić? Jasiu, jeszcze jedno ci powiem! Że ja, jako niekatolik, to ja już nie jestem Polakiem. Bo jak Polak, kurwa, to musi być katolik. Jak ja mam to wszystko gdzieś, Jasiu? Jak ja mam z tym wytrzymać? Co ja mam zrobić, Jasiu? Co? Wyrzuć telewizor. Ha, wyrzuć telewizor. Żona seriale ogląda. To wyjedź za granicę. A, wyjechałem. Nie wróciłem. Mówisz, że pomogło? Nie. Bo tam, w środku, zawsze będziesz myśleć i czuć po swojemu, we własnym języku. Nie pomagają inne kraje. Nie pomagają inne pieniądze. Jasiu, tam zawsze cię zżera tęsknota. Zawsze. Tylko Jasiu, że jak wrócisz, to znowu cię ogarnia wkurwienie, Jasiu. I sam już nie wiesz, co jest gorsze. Przecież Jasiu, to jest kompletna... kompletna paranoja.
Brat Janka jest psychiatrą. Umów się na wizytę. Bardzo kiepskim. Nie radzę. Zresztą mnie też to patriotyczno-medialne gówno wcale nie obchodzi. Ja bym chciał czuć, że żyję, że kocham i jestem kochany. Tylko co ja mam zrobić, jak własna żona wybiera karierę zamiast mnie? Jak pieniądze są dla niej ważniejsze niż własny mąż. Jak władza podnieca ją bardziej niż ja. To ja mam w dupie takie życie. Ja mam gdzieś taką żonę. Poczekaj! Wiesz co, Jasiu? Nie powinieneś jej tego powiedzieć. Ona w gruncie rzeczy to cię kocha. Wiesz, Jasiu, miałem ci tego nie mówić. Ale ona przed waszym domem wybudowała taką właśnie drewnianą wieżyczkę, nie wiem, domek, ambonę, chuj wie co. Tylko dla ciebie, Jasiu. Żeby cię mieć przy sobie. Jak się już uparłeś z tym mieszkaniem w lesie. Mamo, co się tu dzieje? Ania się wyprowadza. Co? Jezus Maria, panowie, ostrożnie! Mamo, prosiłem, żeby mama nie paliła tych papierosów. Przynajmniej przy mnie, tak? Do jasnej cholery, co tu się dzieje? No pomóż mi! Ostrożnie, mówiłem zawsze, żebyś go nie porysowała. I powiedz mi, o co tutaj chodzi? Zabieram swoje rzeczy. Swoje? Zabierasz swoje rzeczy? Ach tak. A możesz mi powiedzieć, co ty wyrabiasz? Przepraszam najmocniejszy święty, momencie. Przepraszam, bardzo pracuje się, nie? Proszę, dziękuję za to. Tylko ostrożnie, żeby nie porysować. Czy my już naprawdę nie potrafimy ze sobą rozmawiać, kochanie? Rozmawiać? Rozmawiać to można z mężczyzną. Ale ty nie masz ani jednego jaja. Ośmieszasz mnie nie tylko przed swoją upadłą rodziną, ale przed całą wsią. Każdy może zrobić z tobą, co chce. Wmówić ci, co chce. Co ty mówisz? Jesteśmy małżeństwem. Powinniśmy się wspierać i powinniśmy mieć wspólne cele. Cele? Cele. To ty możesz mieć wspólną, ale w tworkach, ze swoim psychicznym bratem. Mówiłem i proszę cię, żebyś nie porysowała! Dasz radę? Dam radę. Dasz radę? Dam radę. Dasz radę? Dam radę! Dasz radę? Taki chłopi nie da rady, no. Ja tu tylko dorabiam na bilet do korku. A teraz da pan radę? No, ja dam radę, ale kolega też wyjeżdża. No, z korku. No, teraz damy radę. Na siebie. O, dobra robota. Aniu, no nie możesz tak po prostu wywieźć wszystkich tych rzeczy. Ja cię bardzo przepraszam, Januszku.
Ale Ania zabiera dokładnie te rzeczy, które są jej. Jej? Dokładnie. A telewizor też jest jej, tak? Nie no, telewizor jest akurat wspólny. No. No a komputer? No komputer też jest wspólny, ale jest mi potrzebny, przecież go nie podzielę. No. Ach tak, a dlaczegoż nie? No przecież go nie przetnę. Ach, nie przetniesz, to ja ci pomogę. Niech mama się nie martwi, nic nie zrobi. Zawsze ci mówiłam, że ten człowiek to jest infantylny histeryk. Więc mówisz, że telewizor jest wspólny, tak? Tak! Co ty, tak! Co ty robisz, Janusz? Janusz! Policja! I komputer też jest wspólny, tak? Janusz! Tak! Co się podzieli? Jeszcze mamy meble kuchenne, nowoczesny zestaw mebli kuchennych na każdą kieszeń, do każdego wnętrza, 15 lat gwarancji! Janusz! Janusz! Kurde, ja nigdy nie lubiłem psychiatrów, oni wszyscy muszą wszystko na części pierwsze porozkładać. Ale fajny telewizor! Był! Bimber. O. Nie mówiłeś, że masz. Tylko ty piwskiem mnie dojrzał. Widzisz, Jasiu, jak to jest. Człowiek dobiega 50. A przed własną żoną musi się kamuflować jak małe dziecko. Tak między nami. Ty nie powinienem schodzić z tego drzewa. A czemu, Jasiu? Bo ja Monice powiedziałem, że się stamtąd nie ruszę. Wiesz, Jasiu, jak tu szłem do ciebie? Szedłem. No, szedłem. Jechałeś właściwie. No tak. Właściwie to jechałem. Jechałem. Zdaj pomyślałem. Chyba mu odbiło z tym drzewem. Ale teraz myślę, Jasiu, ty masz rację. Równy z siebie chłop, Jasiu. To co, po jednym? Ale za co? Jak to, Jasiu? Za to, żeby znowu po jednym, nie? Wiesz co, Petruś? Powiem ci szczerze. Kocham cię, człowieku. Kocham cię normalnie jak szwagra. Jasiu, przecież ja jestem twoim szwagrem, nie? No właśnie. Za to cię kocham. To jak mówisz, jeździ ta bryka? Nie, Jasiu, po lesie to nie ma jazdy, zawsze mański. Kluczyki.
Daj klucz. Jasiu, bardzo cię proszę. Bardzo cię proszę, Jasiu. Ja 2 lata zbieram na tamto. Śmieci. Wsteczny jest do przodu? Jasiu, wsteczny to jest zawsze do tyłu. U mnie jest do przodu. Za auto se kupiłem. Jasiu, znam ten samochód. Jasiek! Nie wsiadłem tego samochodu! Jasiu! Jasiek, rany boskie, święte! Janek, opieraj to okno! Daj mi te kluczyki, Janek! Dawaj mi te kluczyki, nie jedź mi, Jasiu! No proszę cię! Kurwa mać, Jasiu! Błagam cię, zostaw mi to auto! Janek, nie jedź! Janek, nie jedź! Janek, stój, zatrzymaj się! Janek, proszę cię, Janek! To Jasiu! Janek! Jaś, coś ty zrobił, Jaś! O Jezu! Cholera! I po cieście. Moje autko! Moje serduszko! Oj, Jasiu, Jasiu! Jak pan tu wszedł? Naokoło, znaczy dookoła. Ośmieliłem się, kwiaty i szampan. Psy są spuszczone. Nie spotkałem. Aha. Słyszałem o lesie, znaczy o drzewie. Dokładnie o mężu. Proszę nic nie mówić, wszystko wiadomo. Ja... Ostatnio odeszła ode mnie moja żona. 3. Co prawda nie do lasu, tylko nad Morze Adriatyckie, z takim jednym czarnym. Powiem otwarcie, przeżyłem dramat. Dobra firma, dobra pozycja na rynku. A ona mnie i tak zostawia. Jak to nazwać? Ubikacja. Proszę? Muszę do toalety. Na chwilę. Na piętrze. Właśnie. Panie Subczyński, sytuacja jest niezręczna. Ryszard. Monika, panie Ryszard, zaszło nieporozumienie. Moniko, powiem wprost. Jest pani cudowną kobietą i połączył nas mój interes. Znaczy, mam na myśli biznes. A przecież życie to nie tylko pieniądze. Każdy z nas ma jeszcze jakąś taką drugą warstwę. Gdy usłyszałem o pani, znaczy o twoim mężu, że odszedł, to zrozumiałem, przez co musisz obecnie przechodzić, bo moja 3. żona, która... Panie Subczyński, zaszło nieporozumienie.
Ja przechodzę z mężem chwilowy kryzys. To jest moja prywatna sprawa. Ja pomogłam panu w zorganizowaniu jubileuszu. Cenię pana w kwestii zawodowej. To wszystko. To znaczy, że ja mam złe informacje. Obawiam się, że tak. No, w takim razie cieszę się, że żeśmy się zeszli. Znaczy, że nasze drogi się zeszły i dziękuję za pomoc. Było mi miło. Pani Moniko, ja jestem taki samotny. Bardzo mi przykro. Mnie też. Dobranoc. Dobranoc. Z tobą chcę oglądać świat. Wśród wysokich błądzić traw. Wtedy to wszystko to, co widzę, czuję, naprawdę jest. Kwitnie sad, powiał wiatr, tak jak śnieg sypnął kwiat. Wszystko to naprawdę. Chcę oglądać świat, jaki piękny księżyc patrz. Widzisz to, co ja, jakie to jest proste. Wystarczy być, jaki świt, jaki blask, jaki śpiew, jaki ptak. Wszystko to wszystko w nas. Gdy ty i ja, cały świat jest dla nas. Gdy ty i ja, zapach łąk, plaży, piach, nocy, mrok, światło dnia. Wszystko to, gdy ty i ja. Gdy ty i ja, cały świat jest dla nas. Gdy ty i ja, zapach łąk, plaży, piach, nocy, mrok, światło dnia. Wszystko to, gdy ty i ja. Z tobą chcę oglądać świat. Codziennie, codziennie. Z tobą chcę oglądać świat. Wciąż niezmiennie, zmienny świat. Przepraszam, czy nie słyszała pani może o jakimś człowieku, który podobno zamieszkał gdzieś tu w okolicy na drzewie? A to? Coś tam słyszałam, ale gdzie on mieszka, ja naprawdę nie mam pojęcia. Gdyby się pani jednak czegoś dowiedziała, proszę dać mi znać. Nie pożałuję pani. No nie wiem. Dobrze, postaram się pamiętać.
w lesie tata siedzi. Janek, jesteś? Więcej tu miejsca. Zjemy razem śniadanie? Nie musisz schodzić. Nic nie musisz. Ja zaraz wszystko przyniosę. Później się do pracy. Wzięłam urlop. Najważniejsze, że jesteś. Przepraszam, co tam się dzieje? Jakiś facet mieszka na drzewie, zapowiedział wywiad do telewizji. Straż rzeźna! Konfiskuje rower! Co pan? Co pan? Pierwszej panienko! Mój rower, oddawaj! Pierwszej panienko! Oddawaj mój rower, ty złoty! Znajdujemy się właśnie w słynnych pabianickich lasach, gdzie uznany psychiatra z wieloletnim stażem postanowił zerwać z dotychczasowym życiem, odizolować się od społeczeństwa, zamieszkać w lesie na drzewie. Za chwilę spróbujemy z kamerą podejść bliżej, by dowiedzieć się czegoś więcej na temat tej niezwykłej decyzji. Cięcie. Jak było? Idiotycznie, przez tych dwóch kretynów z tyłu. Spierdalać stąd, ale już, wieśniaki jedne. Powtarzamy. Tutaj do tej kamery, panie redaktor. Społeczeństwo wpaja nam od najmłodszych lat zasady konkurencyjności, bycia zaradnym i pracowitym. No nie uczy nas jednak, jak odpoczywać, jak cieszyć się życiem, czerpać przyjemność z każdej chwili. Wrzuca nas, jak trybiki w maszynę produkującą masę stłoczonych postaci, walczących o coś, próbujących do czegoś dojść. Ale nikt nie wie do czego. Nikt nie wie po co. A cóż z tego, pani redaktor? Że ja wybuduję dom. Ładniejszy od swojego sąsiada. Że kupię lepszy samochód. Że zdobędę dużo pieniędzy. Skoro czas poświęcony na gromadzenie tych rzeczy nieuchronnie zostanie stracony na pogoń za nimi. A czy pani redaktor wie coś na temat efektu oceanicznego? To oszuście! Otwórz! Otwórz! To nie jest twoja ucieczka! Twoja ucieczka! A co ty myślisz, kurwa, że każdy ma prawo do swojej ludności? Ty kurwa myślisz, że ja nie mam swojej cywilizacji? Ale nie na moim drzewie. Co? A, niewielu życiu zdoła o mnie. Obraź.
Czuje pani redaktor jedność ze wszechświatem? Tutaj! Czuje pani wspólnotę? Czuć, że jest pani nieodłączną częścią! Moje drzewo! Pani redaktor! Moje! Do samochodu. Zawsze chciałem w życiu zrobić coś ważnego. Nigdy nie starczyło mi odwagi. Do samochodu. To jest moje drzewo. Do samochodu. Weź moją torebkę. Chyba dwa by dostać pasem. No kurde, i w porządku. Wodę mineralną? Gazowaną? A, obojętne. Problemy? A, zawsze zdawało mi się, że tam na górze ktoś nade mną czuwa. Nie ufałbym tak bardzo rządowi. 2 lata temu odeszła żona. Niektóre kobiety potrafią być złe. Nie w tym sensie. Żona zmarła. Tak. To ją usprawiedliwię. No, początkowo to nie miałem ochoty w ogóle już z nikim się wiązać. Po co mi te wszystkie marudzenia, kłopoty? Ja nawet pomyślałem, że dzięki samotności potrafię osiągnąć wyższy stan świadomości mojego jestestwa. Nawet znajdowałem się już na górnym poziomie świadomego oświecenia. No i patrzyłem sobie z politowaniem na tych wszystkich parweniuszy, skomlących mi o ich problemach, w ich żałosnych związkach. No i wtedy, właśnie wtedy pojawiła się ona. Anioł, nimfa, diabeł, Marta.
I opętała pana. Całkowicie. Ja już nie wiem, jak żyć. Z nią źle, bez niej jeszcze gorzej. Ona wciąż ode mnie czegoś żąda. Miłości, czułości, pieniędzy, bliskości, wakacji 6 razy w roku. 3 orgazmy na noc. A Viagra i Last Minute już nie pomagają. Panie Janie, o panu ostatnio tak się dość dużo mówi w telewizji, jak to pan walczył na tym drzewie o godność mężczyzny, męża, ojca. Ja tak pomyślałem, ten człowiek mnie zrozumie. Ten człowiek być może potrafiłby mi pomóc. Pan chce pomocy ode mnie. Przecież to pan jest psychoanalitykiem. Nie, panie Jagie, ja jestem tylko człowiekiem. No dobrze. Zresztą mam teraz dużo czasu. No i wybrał pan moją ulubioną restaurację. Pokrywam wszystkie koszty. Tak, przepraszam. Halo? Cześć, Monisiu. Nie, wrócę dzisiaj trochę później. Nie, jestem po obiedzie. Pa. Zjadłbym jeszcze deser. A, tak, tak, tak. Ja poproszę jeszcze deserek. Duży. Duży deserek do rachuneczku. Nie. Nie musimy się tak śpieszyć z tym rachunkiem. Mamy jeszcze dużo czasu. Szukam twojej miłości, szukam cię w smaku kawy, w szumie drzew, w kroplach deszczu, w moim śnie, w gwarze dnia, w gęstej mgle. Strzępy słów, nocy blask, uścisk rąk, zapach ciał, dotyk ust, piersi kształt, ciszy spazm, nie ma nas. Strzępy słów, nocy blask, uścisk rąk, zapach ciał, dotyk ust, piersi kształt, ciszy spazm, nie ma nas. Miłości jak snu potrzebuję dziś, zaklinam bezsenne dni, co budzą mnie nad ranem. Strzępy słów, nocy blask, uścisk rąk, zapach ciał, dotyk ust, piersi kształt, ciszy spazm, dwoje nas. Strzępy słów, nocy blask, uścisk rąk, zapach ciał, dotyk ust, piersi kształt, ciszy spazm, dwoje nas.